Hej, cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie z tej strony KOSmo i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zapewne wiecie, The Sims ma pewien swój, jakby można powiedzieć, harmonogram wydawania dodatków i w poprzednim roku było tak, że na początku roku dostaliśmy kompaktowe wnętrza, a później nadszedł dodatek Życie Eko. I słuchajcie, Życie Eko właśnie zostało mniej więcej już jakieś pewne, że tak powiem, wskazówki co do wyjścia tego dodatku zaczęło się pojawiać na przełomie kwietnia i maja, a jego trailer, z tego co pamiętam, pojawił się dokładnie 6 maja, to było coś w tym stylu. Także według tego harmonogramu czas na nowy dodatek w Simsach 4. I wydaje mi się, że to co dzieje się na Twitterze twórców właśnie The Sims troszeczkę właśnie hintuje nam, jakby daje wskazówkę na to, że coś nowego się zbliża. Także przejdźmy tam, zobaczmy jak to wygląda i podyskutujmy o tym, co i czego się dowiadujemy, a informacje są ciekawe dla niektórych, na pewno dla mnie troszeczkę martwiące, rzekłbym. 23 kwietnia SimGuru George na Twitterze napisał: jest piątek, możesz grać tylko w jednym mieście do poniedziałkowego poranku. Które miasto wybierasz i na której parceli startujesz? I SimGuru Frost, czyli menadżer, słuchajcie, dla community, dla społeczności simsowej, napisał, że wybiera zredagowany, redacted, czyli nie wiadomo o co chodzi w sumie. A następnie SimGuru George odpisał mu: wiesz, że zredagowany działa tylko jeżeli grasz z simami, zredagowanymi simami i nowymi zredagowanymi. Coś w tym stylu. I tylko tego się w sumie dowiadujemy z tego tweeta, no ale wiemy, że jest nowy świat, bo mamy redacted, jak widzicie, zredagowany, prawda? I mamy wiedzę również, że wiemy, że świat redacted działa tylko jeżeli gramy z zredagowanymi simami. Co to może znaczyć? I nowym, zredagowanym czymś. Tylko tyle rzeczy mamy powiedziane. Natomiast tutaj osoby na Twitterze zaczęły spekulować. I pojawiło się kilka ciekawych spekulacji, o których chciałem z wami porozmawiać. I tak jak tutaj widzicie, nowa forma życia simsowego, być może wróżki albo wilkołaki, i wtedy tylko nowy świat działałby z nimi. To jest chyba najpopularniejszy na ten moment pomysł, na który gracze wpadli, że faktycznie mogłaby być to jakaś postać nadnaturalna ze zupełnie nowym światem, który działa tylko i wyłącznie kiedy ta postać nadnaturalna do niego wejdzie. I mi się od razu w głowie odpaliło to, że faktycznie kiedyś w Simsach 3, może gdzieś on tutaj pokaże screena, pojawił się domek dla wróżek i te wróżki miały swój domek i do tego domku co prawda mogły wchodzić, ale co jeśli EA zrobiłoby coś w stylu właśnie, że mielibyśmy świat w świecie, czyli wiecie, będąc wróżką możecie wejść do takiego domku i przenieść się do zupełnie nowego świata wróżek. I to by w sumie pasowało. Nie jestem jakoś zachwycony tym pomysłem, natomiast jest jedna rzecz, która mnie martwi. Przecież wszystkie dodatki, wszystkie jakby rozszerzenia związane z postaciami nadnaturalnymi pojawiły się jako pakiety rozgrywki, czyli mieliśmy wampiry jako pakiet rozgrywki, mieliśmy krainę magii jako pakiet rozgrywki, czyli czarodziei i wampiry. No oczywiście mamy jeszcze kosmitów, ale kosmici doszli, z tego co pamiętam, witaj w pracy, ale może się mylę, ale nie są oni jednak głównym, można powiedzieć, jakby tematem danego rozszerzenia, a tutaj nie byłoby mówione o tym, gdyby to nie był główny temat rozszerzenia, tak mi się wydaje. Więc dlaczego jakby naruszono by harmonogram całego wychodzenia wszystkiego do Simsów, jeżeli nie miałby być to dodatek, tylko pakiet. Rozumiem, że w tym przypadku doszły do The Sims 4 kity, jeszcze pomiędzy jakby akcesoriami a dodatkiem, bo mieliśmy akcesoria paranormalne, kity i dopiero byśmy mieli dodatek, ale nadal kity nie miały zmieniać częstotliwości wychodzenia innych pakietów, według tego co mówiło EA. Także jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać, bo zupełnie szczerze powiem wam, że czekam bardziej na dodatek niż na pakiet rozgrywki. Tutaj też jest fajne, spodobało mi się, chociaż jest to według mnie troszeczkę zbyt mocno naciągnięte, ale jeden z tutaj twitterowiczów napisał, że wiesz, że zwiedzanie świata działa tylko i wyłącznie, jeżeli grasz simami, na przykład nastolatkami, młodymi dorosłymi, i seniorami i nowym pakietem z samochodami, czy coś w tym stylu. To by mi się bardziej podobało, bo ja powiem wam zdecydowanie szczerze, że jednak jestem fanem realizmu w Simsach i dla mnie no nie do końca wróżki to wszystko to jest coś, czego na ten moment potrzebujemy i nie o to prosimy. A wydawało mi się, że w 2021 roku po tak dużej, naprawdę, po tak dużym głosie, który jej dostała od fanów, zaczną oni faktycznie brać się za coś w tym 2020, za co, czego jakby po prostu fani chcą. Więc jakbyśmy dostali teraz wróżki, no to jakby jakaś część fanów na pewno będzie szczęśliwa i zadowolona i jestem pewny, że wy też. Jakaś część z was na pewno, ale niekoniecznie to będzie większość, tak mi się wydaje i na pewno większość liczyła na coś innego. Chociaż być może się mylę, być może nie słucham tak dobrze społeczności, także możecie mi napisać, natomiast wydaje mi się, że jednak w tym aspekcie mam rację i jednak mowa jest o samochodach, o łóżkach piętrowych była mowa, no i zostały dodane, ale o lepszych niemowlętach, o farmie i tak dalej, i tak dalej, także ja prędzej liczyłbym, że to zostanie dodane, a nie właśnie jakieś nadnaturalne, paranormalne zjawiska. No mowa tu też o wilkołakach, wilkołaków, nie wiem czy mieliśmy w The Sims 3 wilkołaki, nie no były wilkołaki, ale jestem ciekawy, jakby to miało wyglądać, jakiś specjalny świat dla wilkołaków i tylko możemy tam wchodzić, jak jesteśmy wilkołakiem. Mowa też jest o podróżach w czasie. Warto też zauważyć, że SimGuru Frost miał taką właśnie podpiskę, że jest zredagowany już od dawien dawna, także to musi być coś, nad czym EA pracuje od dawna i być może to będzie coś fajnego. No ja zawsze, słuchajcie, jestem pozytywny i zawsze liczę na to, że to będzie coś ciekawego. Jestem ciekawy, co wy sądzicie. Czy byście chcieli właśnie nowe jakieś postacie nadnaturalne, czy być może chcielibyście zostać po prostu w realizmie? Ja jednak opowiadam się za tym realizmem, bo no po prostu taki jest mój styl gry, ale być może niektórzy z was będą się z tego cieszyli, także jestem ciekawy, jaki jest głos większości. Wypowiedzcie się o tym w komentarzach. I tutaj też widzę wszędzie komentarze, że wszyscy jakby szukają realizmu i tego wszystkiego i raczej nie chcą postaci nadnaturalnych. Także powiedzcie mi, co wy sądzicie. Czy wy jesteście jednak fanami postaci nadnaturalnych i jakby dobrze się nimi gra, no bo nie oszukujmy się, ale dzięki temu, że postacie nadnaturalne dochodzą teraz w specjalnych do siebie przeznaczonych pakietach, to na pewno są o wiele bardziej rozbudowane niż były wcześniej. Natomiast nadal wydaje mi się, że w moim przypadku jest to tak, że ja wolę jednak ten realizm w Simsach i wydaje mi się, że większość też. Także możecie napisać, co wy osobiście sądzicie, czy jednak jesteście team realizm, czy team postacie nadnaturalne. Wydaje mi się, że jednak team postacie nadnaturalne to będzie mniejszość, także jestem ciekawy, jak to wyjdzie z tym, że właśnie EA planuję zrobić te postacie naturalne, no bo no, wszystko się na to składa. Mam nadzieję, osobiście powiem wam szczerze, że troszeczkę się zaskoczę i będzie to, że tak powiem, coś takiego, czego w ogóle się nie spodziewaliśmy, albo coś takiego, czego bardzo oczekiwaliśmy. Nie wiem, tak staram się to jakoś do tej farmy, słuchajcie, odnieść, ale no co, tylko jakimiś końmi byśmy mogli w danym mieście na przykład, ale konie to nie simowie, więc to by nie pasowało do tego. Także no, zupełnie szczerze powiem wam, że nie mam pojęcia, co to może być. Jestem ciekawy, jakie będą wasze pomysły, także dajcie mi znać, co wy sądzicie o tym wszystkim. Jeżeli oczywiście odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję. Mam nadzieję, że wam się spodobał, bo w sumie, no słuchajcie, ciekawe informacje. Ja lubię, jak się dzieje w simowej społeczności i wiem, że wy też lubicie, także dawajcie znać, co sądzicie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Dziękuję wam wszystkim bardzo, bardzo mocno za oglądanie. Do zobaczenia, do następnego już wkrótce i cześć!